Hej kochani, witam wszystkich, z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w Gridfall. Tadam! Biegniemy sobie dalej, żeby sprawdzić to miejsce. Pewnie zauważyliście, że nie rozdałam punktów, ponieważ zaczęłam nagrywać, a zapomniałam o punktach do rozdania, także jeszcze je zdążymy rozdać. Myślę, że nic takiego poważnego się tu w tej okolicy nie dzieje. Bo poza tym, że znaleźliśmy jeden punkt, dostaliśmy w miejscu mocy, no to jeszcze dzięki nabiciu kolejnego poziomu też dostaliśmy inne kolejne rzeczy. Ale do tego jeszcze wrócimy. Widzę, że jest tutaj obóz. Nie bardzo wiem, z której strony się do niego konkretnie będzie wchodzić, dlatego podejdę sobie tu, bo tu u góry. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że jeżeli do tego obozu nie wejdziemy teraz, bo nas gra na przykład nie wpuści, to będziemy tutaj przechodzić i kogoś stąd obserwować albo podglądać. Tak coś czuję. W ogóle nie wiem, czy to jest jakiś przyjaźnie nastawiony obóz w naszą stronę. Ale zaraz się dowiemy. Nie ma tu niczego ukrytego? No po prostu takie miejsca w grze. Takie miejsca. Mogliśmy sobie zmienić naszą towarzyszkę. Tak jest. Sojusz mostu. Hej. Colonials. You must have gotten lost to have come this far from nowhere. To whom do I owe the honor? Desarde. I am legate of the congregation of merchants on this island. A legate? Here? Pardon my dismay, but we don't get many official sorts around here. Captain Idris. I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance outpost. What can I do for you, milady? Na razie nic. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. Oh. Wiecie co? Myślę, że przydałaby nam się tutaj nasza koleżanka, z tym, że tu jej nigdzie nie zmienię. Dobra, to ja sobie szybciutko pobiegnę i zamienię może naszą Siorę. Może Siorę. Pasko z nami zostanie. No dobrze, jak widzicie, jesteśmy już tu na miejscu. Już przedtem mrugały tu do mnie misje dodatkowe. Zlikwiduj zgraję bandytów. Uwaga, podróżni! Nieopodal źródła na wschodzie zauważono bandytów. Ich obóz jest z pewnością w pobliżu, więc radzimy omijać ten region. Chyba, że ktoś jest dobrze uzbrojony. Śmiałek, który zdoła się ich pozbyć, zostanie wynagrodzony. Prawda jest taka, że ja już to jakichś bandytów po drodze zatłukłam, ale pewnie będzie trzeba raz jeszcze. Zaginiony zwiadowca. Jeden z naszych zwiadowców nie wrócił z rekonesansu, który miał przeprowadzić w lesie na północy z zamiarem zlokalizowania obozowiska tubylczych rebeliantów. Zwiadowca pochodzi z dobrej rodziny, która oferuje nagrodę za wszelkie informacje pomocne w jego odnalezieniu. No tak, no chyba nawet wiemy, o którą wioskę chodzi. Teraz spróbujmy sobie tutaj delikatnie zeksplorować, co mają. Ale oni śpią w tych namiotach. Nic, żadnego... O, zasłonili, żeby nie wyjść na górę. Ech, samoluby. Jak oni śpią na tych liściach? Żadnego materaca, żadnej śmaty, nic, żeby zaszmacić podłogę, nic. Dobra, przejdźmy się. Może nas stąd nie wygonią. To w sumie wygląda jak jakiś ważniejszy drobiny budynek. Tam ktoś idzie z łopatą. Topórem do pasa przypiętym. O! Lekarz. Witam. O, nie możemy porozmawiać, no wiesz. A, wyjście jest. To wyjść tędy można, a wejść się nie dało. No nic. Sprawdźmy sobie tu wyżej jeszcze. Czy nie ma czegoś ciekawego? Aha, tu się wejść nie da. U panie, co pan kupiesz? Chyba nam nie powie. Co on tam tak ciupaguje intensywnie. Tu chyba nie ma nic w środku w tym domku. Bo jeżeli się przyjrzycie na... Gdzieś tutaj między... O, widać, że w środku nie ma w ogóle wyrenderowanej grafiki, nie ma zrobionej wnętrza budynku. Są tylko skały i podłogi takie jak tutaj. O, kolego, a z tobą mogę porozmawiać? Nie mogę. Jakie to wszystko małomówne po prostu.
No nie wierzę. Tutaj też nas nie wpuszczą. Co w ogóle? Tutaj też nie. Za tym też widać skały. Chyba nikt tu nie mieszka. A tutaj ktoś mieszka? Czy też nie, też nie mieszka? Kurczę, ale uparci. Tyle fajnych miejsc, a tu nic. Przepraszam! No. Nie lubię się tak zaciąć z moimi obrotnicami w takim miejscu, bo potem się nie da wyjść. Tam byliśmy, tam się przeszliśmy. Cześć kolego, też nie mogę. Widzę, że jest stół. Widzę, że jest więcej ludzi, z którymi nie możemy sobie porozmawiać. Poprzeciągaj się, masz rację, jest wcześnie. Warto się poprzeciągać. Tam jest jeszcze coś. Ale tam pewnie też się za bardzo nie da przejść. Ło! Ło, dziewczyno, spokojnie. Nie musisz tak ostro hamować. Czyli, tak jak się spodziewałam, tutaj na razie nie ma nic i pewnie nic się nie wydarzy aż do jakiegoś fragmentu z głównych misji. Także myślę, że udamy się w inne miejsce teraz. Spróbujemy sliggerować jakąś inną misję. Coś trzeba zrobić, żebyśmy mogli dalej grać. I ja sobie zobaczę na mapie ewentualnie, czy jest tutaj gdzieś coś jeszcze ciekawego. Jak jest, to wam pokażę. A na razie myślę, że zrobimy po prostu cięcie. Udam się w jakieś inne ciekawe miejsca. No dobrze, słuchajcie, pobiegałam sobie i trafiłam na kogoś. Trafiłam na kogoś. To będzie ten kolega pewnie. Złote monety i fragment listu. Młodego zwiadowcy. Ojcze, otrzymałem przydział jako zwiadowca na posterunku Magasvar. Życie bywa tu chwilami ciężkie, ale przyroda otaczająca posterunek zapiera dech w piersiach. Co więcej, powierzono mi ważną misję. Gdybyś tylko widział, jak skradam się jak lis przez zarośla, obserwując dzikusów, którzy roją się w tej okolicy. Jestem pewien, że byłbyś bardzo... No, chyba go złapali w trakcie pisania, aleś sobie wybrał miejsce na pisanie listu. No dobrze, no to zrobiliśmy jedno zadanie dodatkowe. Jeszcze bandyci. To myślę, że może ja ich jednak znajdę jakoś i też wam to wytnę, no bo będzie szybciej niż tak biegać po całej mapie wspólnie, zupełnie niepotrzebnie, marnując czas. Tu też nie mogę wyjść po tych skałach, ale oni mnie lubią blokować w takich miejscach, w którym ja ogólnie lubię biegać. No nic, no dobrze, to ja sobie pobiegnę dalej. U, biedny je... O, goni nas. Ja sobie w takim razie wrócę tam, co byli nasi złoczyńcy, na których się już raz natknęłam. Tam jest zresztą też jedna bestia, którą pokonałam swego czasu. Oj, obudziło się. Może przejdziemy obok. Jest tam bestia, którą już raz swego czasu pokonałam i sobie siedzi taka smutna. Ale... O. Nie, chodźcie, chodźcie, idziemy stąd. Czy to wam wygląda na obóz bandytów? Bo mi to wygląda na obóz bandytów. Spróbujemy użyć na nich tego wielgachnego mieczora. Ło. Nice. A ty co masz w rękach? Oj, tamten ma broń. Pallum. Oj, jest nas więcej. Ach, strzała. Pozbądź się bandytu. I gotowe. Takie to proste. Ja wciąż mam tam... Wiem, że są tam te dodatkowe zadania jeszcze przeze mnie niezrobione, ale to dlatego, kurka skórka, że mam wrażenie, że one się zacięły, zbugowały czy coś, bo chodzi tam o pokonanie stworów, których pokonałam już... pokonałam już wiele razy i nie mogę w żaden sposób sprawić, żeby ta misja zniknęła. A co tam się tak ładnie świeci? Co tam się tak ładnie świeci? Aż podejdę. To są te kapliczki tutaj wszystkie. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda nocą. Wspaniale. Co prawda wejść tu oczywiście nie mogę. To znaczy, no tak, no. To wygląda jak to miejsce mocy oczywiście, wcześniej jakieś tutaj, ale...
Zobaczcie, jak ładnie. Dobrze, teraz tak. Nie mamy żadnych nowych zadań dodatkowych. Tutaj misje mamy jeszcze, widzicie, te, o właśnie, te rozwścieczone. I te tutaj również. Coś mi się w ogóle nie chce ani jedno, ani drugie załapać, ale mniejsza z tym. Teraz tak, problem polega na tym, że pobocznych zadań już nie mamy. Dlatego musimy się wziąć za główne misje. Może się tam coś po drodze spotka. Teraz tak, twarzą w twarz z demonem może być ciężkie, może być główną misją, dlatego spróbujemy Konstantina najpierw. Los Konstantina, jego cierpienie, znajdź uzdrowiciela, poproś o pomoc najlepszego doktora, poproś o pomoc Ceciliusa, uzdrowiciela. Widzę, że nie ma znaczenia, którą sobie misję wybierzemy. Co do mapy, czyli na tej mapie nas to nie interesuje. Myślę, że skoczę sobie do szybkiej podróży i zobaczymy się w mieście, czy tam w tym miasteczku na miejscu i będziemy sobie tam właśnie kontynuować. No dobrze, myślę, że nie ma co czekać. Chodźmy porozmawiać tutaj w środku. Quasi! Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mindshakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. A thousand pardons, Tien. It is indeed one of those mindshakers. A mindshaker? Look at him more closely, Aiden. He is on Olmanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desarde. I have come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual. But my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladnid? Are you not a Donegad as well? It is true. But my powers of healing are far less powerful than your own. Then how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness. The Malachor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave, and must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these mindshakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the mindshakers remained. And it was also at that time the Tenlin started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do, but I need more information. Our master hunter, or the families of the Taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this master hunter. He should be able to tell us more about these attacks. No dobrze, czyli potrzebujemy Pietreja. A w tym celu przydałoby nam się ognisko, które w sumie jest niedaleko. Tak. Chodźmy na ognisko.
No to widzę tubylców, ale moi drodzy tubylcy, zanim z wami tutaj coś potendegowuję, będziemy potrzebować Pietreja. Wygląda na to, że... Oj. A nie możemy ich ominąć? Niech sobie żyją na razie. Chyba nie bardzo. Oni tam już walczą, czy przyszli? Przyszli. Dobra, jest, mamy to, żyjemy. Zbierz towarzyszy. Dobra, Pietreju, tu jesteś, mój drogi. To niestety, ale będziemy musieli pożegnać się tymczasowo z Wasko. Mamy Was. Dobra, i teraz tak, wracamy do wioski i musimy sobie porozmawiać z jakimś łowcą. Tak, będzie okej. Będzie okej. Spróbujemy tam tutaj przebiec koło nich, tak jak zrobiliśmy to dosłownie przed chwilą, tylko może takim szerszym łukiem odrobinkę bardziej. No i jest. Ładniej cacy. No dobra. Tam u góry widzę kolegę. Przejdziemy dookoła. Masz coś naprzeciw? Tak, skały ma naprzeciw. Ech. Myśmy sobie przeszli dookoła. No nic, no trudno. Nie żebyśmy już w tej wiosce raz byli, ale no dobra. Hej. Good day. Are you the master hunter? Beurtir tu madre naikse. I am indeed one and the same person. What do you want of me? Jeśli chodzi o ataki. What can you tell me about the Tenlands? They are normally very peaceful creatures, very calm, but who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same, not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places, and that they are coming more and more often. The Donegad Katasach spoke to me about the animal attacks. Could you tell me more? The Tenlands have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here, but they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded, and some of our young have even disappeared. It may be that the Tenlands killed them, but it is also possible they followed the missionaries. Jeszcze ofiary możemy. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegan, they survived. But the attacks happen more and more often, and they come with greater fury. I try to chase them away. To destroy any nests that I found, but still more of them come. And now our children disappear. Distress alone could kill our village. Can you tell me who they are? A young fisherman and a gatherer. You will find a sister of the woman and the brother of the man in the village. I will go and see them. I believe I can help you in your fight against the Tenlands. How would you advise me to go about it? You must destroy their nests. It's sad, but the only way to stop their numbers growing. There are most likely three around here. I can point you in the direction to one that I discovered. I would have taken care of it, but my village cannot spare my presence here. I must keep watch. I did not find the two others. Some in the village may know where to find them. And how would I go about destroying the nests? You must burn them and kill the dominant one, or else they will build again. We see them especially at dawn. After that, we no longer see them. But be careful, Renaxi. The night belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. Going out at night is very dangerous.
I thank you for your advice. We shall go and destroy the nest come dawn. Jeszcze tak. Dlaczego są takie agresywne, tak? Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Yes. Yes. This has never happened in my lifetime. What do you know? Speak. Lives are at risk. I do not speak of things I am not sure of. Terranaikse, like you, do not understand the bond we have with nature. Nalega na rozmowę na temat agresywnych zwierząt. No jeszcze jest sporo. What do you know about the missionaries? The Mindshakers. They came here before the attacks of the Tenlands and buzz around us like flies. They speak of light, of demons, and the soul. Their words make little sense. All that they want is for us to join their village, and that we serve them as if they were Tiern. They want to make us Renaikse. They want to sever our bond with our lands. Their words do not touch those old enough to understand. But the young are sometimes swayed. And listen, they follow them to their Eden village. And they become their servants. Their bond is cut. Have you tried to fight them? No. But some have fought. Because they treat the young girls badly. I think if not for the attacks, no one would have turned to them and their light. But hope fled our village. And the weak of courage have doubts and listen to their lies. It sounds as if the attacks began at a timely moment for the missionaries. Is there anything that we might be able to do for you? Besides destroying their nests and fighting the Tenlands? Do you know the art of crafting weapons? Our artisan was among the wounded, and my weapon is broken. I can try to repair it. Here, in this condition, it is of no use to me at all. Napraw broń łowcy, by zdobyć jego zaufanie. To możemy tak zrobić. I must be going. Gadazak advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the Tenlands have built their nests. Spoko. Teraz tak, czy mamy wystarczający poziom? Numer jeden, jak najbardziej. Here is your weapon. It is just like new. Thank you. You have given it back its purpose. It belonged to my master before me, and you have understood its nature. It may be that you are more Onormanawi than Renaikse, and that you will one day see as we. During my walks, I saw a great Tenlan of clear skin. The others seemed to follow him. I felt that he called them, that he fed them rage, and that his place is not here. Why didn't you try to kill it? He is very strong, and the others protect him. I was only able to track him to his lair, a cavern. I placed traps all around it, but all were avoided. He is clever. You say he doesn't have his place here. What do you mean? That he was brought here to attract the others and make them rage. By men, the Renaikse. But I cannot prove this. That is why I did not wish to voice these thoughts. I feel it. Nothing more. No właśnie. Tak mi się wydawało, że nie ma co naciskać w chwili, kiedy poprosił o naprawę broni, że po tym, jak ją naprawimy, to będzie mówił sam. No dobrze,
To teraz tak, porozmawiaj z kimś, kto będzie wiedział, gdzie możemy znaleźć pozostałe legowiska. Tak się zastanawiałam. Czy to musi być w ten sposób? To znaczy, czy musimy pokonać wszystkie zwierzęta? Bo jeżeli jeden jest tutaj... Pietrej, dzięki. Jeżeli tylko jeden tutaj jest taki... Teraz się odsunął. Taki agresywny, to może warto byłoby się pozbyć tylko tego głównego jednego stwora. A pozostałe niech sobie żyją dalej. Hej. Good day. I have been sent here by your Donegad. He asked me to help you. I hope he is right and that you are not like the Mind Shakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I am here. To attempt to find her or to understand. Then I will tell you what I know. Your sister, what does she look like? She is a very beautiful young woman, kind and sweet. I miss her so very much. Is she very careful? Does she know she should be wary of the beasts? Oh yes, she knows it very well. But she has been star-eyed of late, and the stars make you forget all caution. How long has she been missing? 2 nights have gone by since. She told me that she was going to gather berries. It was early in the day, but she never returned. I called for her from the edge of the village, in vain, and the Tenlands were roaming. Do you know where she usually goes picking? Certainly, in the clearing. We find a great many berries there. No dobrze, jeszcze wrogowie jacyś. Mamy jakichś wrogów? Is there anyone in the village that might want her harmed? No, no, everyone loves her. Maybe a little too much. Why do you say that? She is beautiful and young. The Mind Shakers took notice, and the boys of the village did as well. What do you think likely happened to her? She might have been attacked by the Tenlands, but it was early and they come out mostly at night. You think it might have been something else? I hope, even if it is a strange hope. Perhaps she was taken by the Mind Shakers. They were pestering her the other day. They behaved without respect. A boy intervened and chased them off. But do you think that they might have captured her outside of the village? That merits inspection. Dobra, wciąż mamy możliwość rozmowy. Tell me about the Tenlands, about their attacks. Before, I only very rarely came across the beasts. We knew their nesting grounds and kept clear of them. But now they are everywhere and they attack everyone. They've even been known to come as close as the clearing where we pick berries. Very far from their favorite grounds. Do you know how to fight them? No, I am not a fighter. If you want such advice, ask the Master Hunter. Well, I will go and investigate this clearing. Perhaps they've built a nest near there. It is possible, because before there was never one near there. Jeszcze misjonarza. Could you tell me anything about the missionaries? They are monosynaig. They think that they can take anything they desire. What do you mean? They came to our beautiful village. They wanted to take away our young people. Many heard their words and left. We never saw them again. But I saw how they treated my sister. I believe that they take the young to serve them. They wanted to take my sister like that, as if she were a tool. And if it were not for the young fisherman. The one who is also missing? Yes. He was very brave. I hope they didn't hurt her to avenge their pride. I'm going to have to go and speak with them. I must leave now. Powiem tak. Młody rybak i piękna dziewczyna, przez którego została obroniona. Mam nadzieję, że w sytuacji, w której tutaj mają do czynienia ze stworami i jeszcze z nawracaczami na prawidłową ścieżkę, nie mamy do czynienia po prostu z jakąś zakochaną parą, która sobie uciekła, tylko sprawia problemy tutaj wszystkim, że się zamartwiają oczywiście teraz. Jednak, może jednak zostali porwani, ich uratujemy. Good day. My name is Desarde from the congregation. I've been told that someone dear to you has disappeared. Yes, my little brother. He left to go fishing, like every day, and he did not return. Your Donegad asked me to help you.
Any information you can give me would be very useful. This is true? I hope your words to be heartfelt. My insides are twisting in fear that my brother is lost. No i dobra, jeszcze raz. Can you describe your brother for me? He is young, rather tall and strong. The girls find him handsome. He is such a nice boy, but he is wild off the tether, and often his curiosity gets him in trouble. Okay. Can you tell me more precisely when he disappeared? Where and under what circumstances? It was 2 days past. I saw him leave to go fishing, as he was often to do. And you cannot remember anything out of the ordinary? No, he was full of joy, full of life. I am so worried about him. Did your brother have any enemies? No, I can't think of anyone who would plant strangleweeds in his garden. Perhaps a youthful rivalry. He didn't get along particularly well with the master hunter, but it was nothing serious. Perhaps the missionaries. He did get into a fight with them, but they surely wouldn't have taken him. That could be a lead. Was he close to anyone? He has been dreamy and more joyful than usual. Those are the signs of someone stricken with love. But he no longer wants to share secrets with me. He told me that he has grown beyond the shadow of his brother, and the birds in his branches are his. What do you think most likely happened to him? He could have come face to face with Tenlands. They've become angry of late, but he knew how to avoid them. He might have had a run-in with the Mindshakers as well. He got into a fight with them a while back, because of a young girl in our village. You think the missionaries might have sought vengeance? I don't know. But he might have went to find them in their village. He bears no good feelings towards them. I will go and see. Maybe they can tell me more. No, fajnie by było, gdyby jednak... O, jest więcej. To dobra. Fajnie by było, gdyby jednak... przeżyli. Did your brother know the girl who also disappeared? Yes, it is because of that girl that he fought with the Mindshakers. Could she be the source of his happiness of late? I don't think so. They have been friends since they were little, and she is promised to another. A promise can be broken, and be the reason your brother has kept it secret. Perhaps, but what would it matter? He would not have fled with her, not without saying farewell. What can you tell us about the Tenlands? They are beasts that live near water, rivers or coasts. In all our memories, only if you approach their nests do they anger and attack. But lately... Yes. Katazak told me they attacked the villagers. Could you point in the direction of their nest? I know where to find one, but there are certainly more. My brother should not have left the village alone. But for a while now, he does not share my fears for him. Could you tell me about the missionaries? The Mindshakers. They came here to take us to a marvelous village. They said it was a perfect place, where all is shining in light, and where there is no danger. Their words seem to have been to your liking. A place full of peace is a dream. Here we must fight to survive, since the Tenlands have grown angry. And now, their stories of light are difficult to imagine. It seems like a beautiful place, though. But my brother fought with them. They gave trouble to a young girl, one of his friends. He told me that these Mindshakers were liars, that they were hurting the more innocent young. I don't really know what to think. If they took them, could you tell them to give them back? There is no fair trade for our children. The story about the fight compels me to at least go and ask them some questions. I must be leaving. It seems that our two missing youths were together here. No need for a seer to see that there must have been something more than friendship between them. Pietraj się jak na razie praktycznie nie odzywa.
Powiem wam, że no dosyć ciekawie się tutaj zanosi. Wygląda na to, że to będzie siedlisko. Znajdź zaginionych mieszkanka wioski. To nie jest ta, z którą rozmawiałyśmy? To wróćmy sobie tam jeszcze na chwilkę, bo widzę, że to jest dosyć interesujący wykrzyknik się nam tam pojawił. Uda się tędy tam dostać? Tak na okło? Czy niekoniecznie? No, jest szansa, jest szansa, jest. Mam to. No dobra. Jeszcze raz z tą samą koleżanką do porozmawiania, tak? No dobra. Witaj. Witaj. Oj. Do you have any news? Do you know where my sister is? Not yet. But I have not given up the search. Your sister. By chance, was she fond of a young fisherman who also disappeared? They have known each other since they were little. Like all the children of the village, they have always been friends. Only friends? Yes. He defended her when the Mindshakers wanted to take her. But she is promised to another. The brother of the young fisherman told me that he suspected him to be in love. And there is also the story of a fight. He defended her because he has heart and because she is his friend. But she was promised. If the boy had a sweetheart, then it must be another young girl. Okej. Okay. Intuicja. Ciekawe, czy nam to pozwoli. I can understand that you would want to protect her reputation, but it is her life that is in danger. You are right. I know she loved this boy, and that they met each other in secret. Why did you hide that from me? I am not her suitor. You are a Renaixe. You do not understand what a promise entails. When two young people give themselves to one another, they weave a bond between them, but also with their village. Breaking it would mean banishment. I didn't want her to have to leave. I see. That is why they had to meet up in secret. Do you know where they went? In the clearing. Oh, I hope nothing has happened to them. I shall go and see if I can find any trace of them. I must leave now. Why did it take her so much time to accept that her sister was in love with that boy? Because her sister was betrothed to another. Breaking a promise is taking the risk of being exiled. Does one's word mean nothing on your island? As you know, my child, a promise made to someone is just as important on the continent. It is not surprising for a woman to want to protect her sister's reputation. Wygląda na to, że Pietre i Siora lepiej wiedzą niż my. Teraz tak, widzę, że mamy jedno gniazdo tutaj. Kolejne jest tutaj. Tu jest również coś. O, ta placówka misjonarzy. Następnie wygląda na to, że mamy tutaj gniazdo. Tutaj gniazdo. Gniazdo? Nie, zaginieni. To jest ta polana najwidoczniej. To tak, zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj zakończymy odcinek, żeby znowu nie wyszło za długo, a kolejno rozpoczniemy już od zniszczenia najpierw może tych gniazd, potem pójdziemy na polanę, a na końcu do misjonarzy. Może w tej kolejności będzie w porządku i muszę sobie oczywiście przygotować jeszcze miksturę. Dobrze, a teraz dziękuję wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia, trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!